Widzicie, kochani, różnego rodzaju chmury w naszym życiu się pojawiają. Różnego rodzaju pogody się pojawiają. Deszczowe, burzowe, śniegowe, jest zimno, jest ciepło, jest za gorąco. To jest urok życia, że nie mieszkamy w San Diego, gdzie jest przez całe 365 dni 21-22 stopnie. Ale te pory roku urozmaicają nam życie. Tak jest właśnie z tymi wszystkimi naszymi hormonalnymi reakcjami, które przynoszą nam różnego rodzaju doświadczenia. Te różnego rodzaju chmury w postaci różnych myśli, które my nieraz uwagą hodujemy w sobie na nieco dłużej niż kilka chwil, powodują to, że ta pogoda w nas różnie się przejawia przez to, jak te hormony w nas po prostu prowadzą nas do różnych stanów, które są ulotne. I to jest takie fajne, bo to są doświadczenia. Jedynie co, to moment, kiedy my się chwytamy jakiegoś doświadczenia i nie puszczamy go, to zaczyna pojawiać się w nas napięcie. Bo kiedy na przykład chwytamy się, a ono się w swym ulotnym charakterze zmieni, to my znowu tęsknimy za czymś, gonimy za tą identyfikacją nas samych z danym odczuciem, z danym stanem. Bo kiedy upatrujemy w jakimś stanie swoją tożsamość, to kim jesteśmy, to upatrujemy w czymś, co jest ulotne. A to prowadzi tak naprawdę do ciągłego procesowania się, gonienia za sobą, oczyszczania, transformowania i tak procesowania i tak dalej, i tak dalej. Takiego szukania siebie w przestrzeni, która ma w swej naturze jest ulotna, zmienna. No ale każdy z nas potrzebuje przejść przez te swoje różnego rodzaju wyzwania ulotności i dostrzec w nich ten charakter. I zadać sobie pytanie, no właśnie, a gdzie ja jestem?